Ta zmiana w tym projekcie jest skierowana do osób, które zamierzają kupić auto na rynku wtórnym, czyli rynku aut używanych, co do których podejrzenie, w cudzysłowie mówiąc, co do jakości czy też stanu technicznego auto może być różne. Na dzień dzisiejszy jest możliwość skontrolowania w centralnej ewidencji pojazdu dane auto, ale trzeba podać przynajmniej kilka parametrów, a poza tym trzeba mieć interes prawny, czyli trzeba udowodnić, dlaczego tym autem się interesuje. Poza tym trzeba złożyć w trybie administracyjnym specjalny wniosek i do tego organ się musi tak jakby ustosunkować, więc jest to po pierwsze czas, po drugie trzeba mieć interes prawny, czyli tak naprawdę urzędnik może zażądać od nas umowy przedwstępnej zakupu takiego samochodu, ponieważ to jest tak naprawdę legitymacja do tego, że ktoś ma interes prawny i faktyczny, żeby dane auto kontrolować. No tak, bo to wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie danych osobowych. Tak jest. I mając na uwadze również tą ustawę, potencjalny nabywca takiego samochodu nie jest w stanie sprawdzić wszystkich parametrów technicznych. Jest w stanie sprawdzić te elementy, cechy zewnętrzne pojazdu, ale już wchodząc głębiej, analiza techniczna stanu, a przede wszystkim wartość licznika, jaka w tym pojeździe jest, już jest nie do sprawdzenia na tą chwilę. W tym projekcie, o którym mówiłem, czyli w tym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Ruchu Drogowego, ustawodawca przyjął taką zasadę bezpieczny pojazd plus historia pojazdu, że każdy bez wniosku będzie mógł online w centralnej ewidencji pojazdów sprawdzić dany pojazd, podając numer VIN oraz podając numer rejestracyjny. Będziemy mogli zobaczyć, kto był kolejno użytkownikiem danego samochodu, jak często były robione badania techniczne, gdzie one były przeprowadzone, ewentualne jakie usterki techniczne w danym samochodzie wynikały, a to co najważniejsze, od 1 stycznia każda stacja kontroli pojazdów ma obowiązek w swoim systemie odnotowywać przebieg danego auta. Ten przebieg na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest widoczny. My tym projektem ustawy, który został przegłosowany w Sejmie, umożliwimy każdemu zainteresowanemu podglądnięcie całej historii auta wraz z przebiegiem. Na jakim etapie jest ta ustawa? Bo tutaj zapewne będą potrzebne zmiany nie tylko w tej konkretnej prawo o ruchu drogowym, ale też ustawa o ochronie, o dostępie do danych osobowych, ale też i kodeks cywilny, przypuszczam, tak być może więcej różnych ustaw, będą też potrzebne rozporządzenia. Oczywiście, każda ustawa wiąże się z koniecznością przygotowania bądź też aktualizowania aktów niższej rangi, tak jak rozporządzenia. Ustawa została przegłosowana w miniony piątek większością głosów partyjnych, czyli większością posłów. Jej droga teraz będzie bardzo krótka, ponieważ będziemy jeszcze mimo wszystko próbowali znaleźć te obszary, gdzie ewentualnie trzeba ustawę zgrać z odpowiednimi rozporządzeniami. Czekamy potem już na podpis prezydenta, bo wszystkie komisje na ten temat wypowiedziały się bardzo pozytywnie, ale mając na uwadze jednak okres wakacyjny, który już przed nami, zrobimy wszystko, żeby ta ustawa weszła w życie już od czerwca tego roku. Jeszcze takie pytanie odnośnie tych danych osobowych tutaj, bo rozumiem, że będą tutaj różne dane konkretne i już precyzyjne odnośnie historii tego pojazdu, liczniku, przebiegu. A dane personalne osób cywilnych, osób nie będących podmiotem gospodarczym w przypadku tego samochodu, jak to sprawa wygląda? Czy ta poprawka w jakiś sposób to reguluje? Na tą chwilę każda osoba fizyczna oraz osoba prawna będzie miała wgląd i będzie miała możliwość przeczytania tej historii. Co do osób fizycznych, oczywiście problemem jest ustawa o ochronie danych osobowych, także tutaj na tą chwilę z wiedzy, którą posiadam, będzie możliwość sprawdzenia, ilu kolejno właścicieli tym autem jeździło. Nie będą to imiona i nazwiska, tylko po prostu ilość właścicieli do ostatniej rejestracji. Czyli czysto dane techniczne. Tak jest.